Na pewno najszybszy tor w kalendarzu Formuły 1. W przypadku Kia Picanto to także. Rozwijamy tutaj prędkości powyżej 130 km na godzinę średnio, także faktycznie jest to imponujące. No i bardzo liczy się jazda zespołowa, jazda w tunelu. W kwalifikacjach udało się wykręcić drugi czas dzięki jeździe grupowej, podążaniu za kolejnym samochodem. To drugie miejsce daje mi cenne 4 punkty do klasyfikacji generalnej i mam nadzieję, że uda się utrzymać czołową pozycję pierwszej trójce na koniec sezonu. Moim celem jest utrzymanie miejsca w pierwszej trójce na koniec sezonu. Realnie liczę na tytuł drugiego wicemistrza Polski.